W trakcie konferencji mowa była m.in. o finansowym wsparciu uczelni w dobie pandemii koronawirusa. Zwiększenie subwencji takie dedykowane temu potencjałowi zmian, które na uczelniach muszą być. Cały czas ten dialog trwa, identyfikujemy, czy są kolejne potrzeby, czy powiedzmy tych środków wystarcza, ale też na pewno rozmawiamy i warto rozmawiać o tym, co może poszerzyć tą ofertę edukacyjną, co może wzmocnić tą pracę. Są tworzone programy ministerialne, programy inwestycyjne, o które będziemy się starać, będziemy aplikować, składać wnioski. Również są przygotowane platformy medialne, dzięki którym będzie można przejść płynnie, ewentualnie z nauczania realnego na nauczanie hybrydowe, bądź też nauczanie zdalne. Ministerstwo także przygotowało cały pakiet szkoleń dla pracowników dydaktycznych, dla nauczycieli akademickich, tak ażeby można było tą jakość kształcenia windować na jak najwyższy poziom. Chcemy, żeby też w tym dużym planie odbudowy, tym europejskim, gdzie się znaczące środki mają pojawić, żeby znaczącą też rolę w tym budżecie miała nauka, miało szkolnictwo wyższe, bo oczywiście pomysłów i potrzeb jest bardzo dużo. Rozmawiano także o uruchomieniu nowych kierunków. Wiem od pani rektor, wiem tutaj też z tych rozmów dzisiejszych z panem ministrem, że już mam nadzieję od przyszłego roku akademickiego będą nowe kierunki tutaj na KPSW, no bo rozwój uczelni wymaga coraz to otwierania nowych kierunków, bo zmienia się rynek pracy, zmienią się także oczekiwania studentów. Będą to kierunki pod kątem kierunków medycznych, ale również i planujemy uruchomienie kolejnych studiów magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, skierował także ważne słowa do studentów i kadry akademickiej. Chcemy życzyć wszystkim studentom, pracownikom wyższej uczelni, wykładowcom akademickim zdrowia, ale też takiej wielkiej intelektualnej przygody z tego kontaktu uczeń-mistrz, która zagwarantuje dobrą jakość tego procesu nauczania, co oznacza, że później losy absolwentów są wzorowe i życzę, żeby też widzieć tą perspektywę, co po studiach, dla tych oczywiście, co będą chcieli kontynuować działalność naukową, no to też najlepsze życzenia, także bezpiecznego i takiego pełnego tego ładunku intelektualnego rozpoczęcia roku. A władze uczelni zapowiedziały, że nowy rok akademicki rozpocznie się w trybie stacjonarnym.